Siema, tu Johnny Rep. Słuchajcie, jadę z dzieciakami pod jazdówkę po krzakach busem i zwiedzamy sobie po drodze. Trafiliśmy przez podpowiedź Google'a na Fort Benjaminów, słuchajcie, w okolicy Zegrza. Same ruiny, no to jak ruiny, słuchajcie, no dużo betonu z początku wieku XX. Dla fanów historii militarnej jak najbardziej. Ale ja, będąc tutaj, słuchajcie, zauważyłem, o tam macie na przykład fragment umocnień. Ale co tu jest jeszcze istotne? Dla ludzi, którzy lubią jeździć motocyklami enduro, no to jest raj na ziemi, słuchajcie. Raj na ziemi. Kupę piaszczystych podjazdów, zjazdów między drzewami, górki, dołki, bardziej strome, mniej strome, placyki. To zobaczcie, to jest takie... Hej! Tu jest taki w ogóle przejazd bramny, placyk, no wszystkiego wam nie pokażę w 2 minuty. Zobaczcie, jaki tu jest podjazd. No to jest miejsce idealne dla wszelkich fanów motoryzacji terenowej, czy to na 4, czy to na 2 kołach. Moi drodzy, nie wiem, czy legalnie jest tędy chodzić i to zwiedzać, ale sądząc po tym, że jest to regularnie eksplorowane przez takich właśnie motofrików, no to chyba tak. Chociaż zauważyłem przed wjazdem spalonego Lublina tam. W sensie takiego busa. Pół ciężarówkę. Zjarany dokumentnie. Nie wiem, co tu się dzieje, ale jak ktoś by chciał polatać w terenie... O, patrzcie, jakie tam są podjazdy. Jakby ktoś chciał polatać w terenie, w okolicach Warszawy, Fort Benjaminów. Rewelacyjne miejsce.